Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie rozpoczynamy rozmowę z Rakni. Przedstaw się. Kim jesteś? Jesteśmy matką. Śpiewamy tym, których pozostawiliśmy za nami. Dzieci, które na zawsze umilkły. Jesteśmy Rakni. Rakni wyginęły. Kroganie wybili je do nogi wiele lat temu. Niebo jest teraz spokojne. Pieśni naszych matek umilkły. Ale ci, którzy nas okaleczyli, wkrótce podzielą nasz los. Nie wyginiemy, pluskwo. Dzieci, którym daliśmy życie, zniknęły zanim nauczyły się śpiewać. Zastąpiła je cisza. Jeśli ścigasz Benezję, zakończ cierpienia dzieci. Nie można ich ocalić. Teraz mogą tylko niszczyć. Rakni to można porównać do takich zergów. One były bardzo inwazyjną rasą. No i kroganie zostali powołani do życia, by ich zniszczyć. Co im się udało po bardzo krwawej wojnie? Co jest z nimi nie tak? Nie rozumiem. Dlaczego Rakni zabijają? Te istoty z igłami zabrali nam nasze dzieci. Chcieli je zmienić w bestie w wojnę. Pazury bez własnych pieśni. Starszyźnie odpowiada cisza. Ale dzieci znają tylko strach, gdy nie słyszą pieśni. Strach zrujnował ich umysły. To ma sens. Dziecko zamknięte w szafie przez 16 lat nie będzie normalne. Pozabijam je z radością. Mam ogromną ochotę wykończyć je wszystkie. To źle wróży naszej kompozycji. Zanim rozprawisz się z naszymi dziećmi, staniemy przed tobą. Co zaśpiewasz? Uwolnisz nas? Czy znów mamy zniknąć? Tam są zbiorniki z kwasem. Wysadź je. Te robale zajebały miliony krogan. Nie pozwól, by powróciły. Zabijając ją, skażesz na śmierć całą rasę. Pozwólmy o jej losie zadecydować Radzie Cytadeli. Twoi towarzysze usłyszeli prawdę. Możesz nas uwolnić lub sprawić, że nasz lud znów stanie się wspomnieniem. Dowiedz się więcej. Twoje plany? Jeśli pozwolę ci żyć, będziesz atakować inne rasy? Nie. My... Ja nie wiem, co się działo podczas wojny. Słyszeliśmy tylko dysonans, pieśni koloru oleistych cieni. Szukaliśmy odosobnionego miejsca, by uczyć nasze dzieci harmonii. Może wtedy zdecydowalibyśmy się powrócić. No, zawsze tak mówię, a później tak wszystko dochodzi do tego samego. Twoje ocalenie. Ocalałaś po wojnie? Jesteś klonem? Nie wiemy. Byliśmy tylko jajem. W snach słyszeliśmy wołanie matki. Dźwięk z przestrzeni zagłuszał inne głosy. Zmuszał śpiewaków, by echem odbijali jego cierpki, żółty ton. I wtedy obudziliśmy się w tym miejscu. Ostatnie echo tych, którzy wywodzą się ze śpiewającej planety. Niebo ucichło. Rakni są zarazą. Poza tym w ostatniej grze ich ratowałem, jak grałem. No i w drugiej części Mass Effecta miałem... Jest taki quest, że mamy Rakni i jeżeli teraz je uratujemy, to w drugiej części one nam pomogą, a nie wiem, co będzie, jeżeli je zabijemy. Nigdy ich nie zabijałem, więc tym razem je zabiję. Pojednaj się z galaktyką. Rakni to martwa rasa. Nie możemy ich wytępić. Nie bez zgody Rady. Genocyd to jeden z powodów, dla których walczyliśmy z kroganami. Chcesz zobaczyć masową zbrodnię, Wakarian? Zabiorę cię do krogańskiego położnika. Czy nasz gatunek jest aż tak bardzo przerażający? Aż tak pragniesz stłumić nasze pieśni? I uczynić z nas posłuszne pazury? Stół pyski, zdychaj. Czas na śmierć, robalu. Nie przyjmiemy wielkiej ciszy. Thank you.
ten wzrok. Zajebałem karalucha. Okej, okay, mam kolejny poziom, świetnie, oddział. Dwa następne poziomy. Karabiny snajperskie w takim razie. Prex. Też masz dwa poziomy, więc dostaniesz barierę. I w takim razie dalibyśmy ci jeszcze ten rzut na wyższy poziom, by się mógł opłacić. Odkształcenie niekoniecznie. Będziemy szli w rzut. Garus, ty dostaniesz turiańskiego agenta. Ekwipunek przy okazji, przedłużenie lufy na 8 poziomie. Weźmiemy od razu i teraz Wrex na strzelbie. Przedłużenie lufy jest na 8 poziomie. Garus, przedłużenie lufy na 7, na 8. Dziękuję, postoję. Świetnie, dostaliśmy mnóstwo punktów do renegata, więc teraz oddział, jak mamy? To jeszcze trochę nam brakuje. Okej, okay, no ale cóż, czysty renegat. Całkiem fajnie się tym gra. Nie wiem, czy ktoś na YouTubie grał w ten sposób jak ja. Pewnie tak, ale może z polskich niekoniecznie. Okej, okay, tutaj wszystko zrobiliśmy. Udajemy się w takim razie w tą stronę. Rakni zabite. Mam nadzieję, że Wrex się ucieszył. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Kwatery naukowców. Tam już nie będziemy szli. Wydostajemy się stąd. Teraz możemy iść chyba do ultralabów w takim razie. Przywołaj. Tam jeszcze nie byliśmy w sumie. Tylko nie wiem, czy powinniśmy już stąd wychodzić, czy nie. Zobaczymy. Interesujące. Ktoś tu siedzi. Wy przyszli zabezpieczyć sytuację. Jeśli przez zabezpieczyć rozumiesz ubić każdego bydlaka, to tak. Jestem pewien, że jesteście twardzi, soldacie. Rosjanie. Ale to, co się tu stało, to nasza wina. Rozumiecie? A więc wszyscy umrzemy. Streszczaj się. Binary Helix znalazła jajo. Było w opuszczonym statku, dryfującym przez tysiące lat. To był rakni statek, a w środku zahibernowane jaja. Powinni je zniszczyć. Dlaczego doprowadzili do wyklucia? Te sabaki z Binary Helix planują sklonować rakni. Chcą produkować je masowo, stworzyć z nich armię. Ale kiedy tu dotarli, okazało się, że to nie jest zwykle jajo. To caryca rakni. Gdy złożyła jaja, przenieśli ją do stacji szczelinowej. Myśleli, że bez niej zdołają oswoić młodych. A co z samicami? Chwileczkę. Czy do pojawienia się jaja nie potrzeba, ja wiem, koguta? Caryce w chwili urodzenia mają w sobie kod genetyczny swoich samców. Jaja są wynoszone z gniazda, żeby młode wykluły się same. Caryce mogą złożyć jaja w ciągu kilku godzin, a przez parę dni powstaje cały rój. Patamuła rozprzestrzeniają się tak szybko. No i wiesz już, dlaczego je zabiłem. Połączenie od matki nie zadziałało. To było kiepskie posunięcie. Myślę, że bez carycy rakni nie rozwijałby się właściwie. Ona powinna je kontrolować umysłem, a te rakni są nieokiełznane. Poczekaj tu. Właściwie mam dokładnie przeciwny pogląd. Wymordujcie sabaki. Tych rakni nie da się uratować. Eutanazja, nic więcej. Ja duma już to. Oczyszczanie neutronowe załatwi sprawę. Nie znam tego systemu oczyszczania. Wysyła falę promieniowania neutronowego. Wybija wszystko na obszarze stacji. A organizmy spoza niej też mogą oberwać. Powiedz mi jak. Jak włączyć oczyszczanie? Sterowniki uzbrajania są w pobliżu. Musisz tylko wetknąć klucz. Wtedy podam Majrze kody z... I tyle by było z podawania kodu. Ja go rzucił. Dobra, zdobądź kod.
wetknąć klucz. No dobra, czyli musimy jeszcze zniszczyć ten ośrodek, zanim wyjdziemy w takim razie. To by wyjaśniało terminal Myry. To tutaj? Łączę. Mam pełny dostęp do ośrodka i jestem do twojej dyspozycji. Rozpocznij oczyszczanie neutronowe. Włącz oczyszczanie neutronowe. Nie mogę tego zrobić bez kodu upoważniającego. Kod brzmi 875-020-079. Wprowadzić kod Omega. Potwierdzono. Wykonanie kodu Omega za 120 sekund. No i pięknie. Teraz tylko save all. Wow. Sporo doświadczenia tutaj możemy zdobyć. Leczenie. Jezu, ile tego gówna tu jest. Tylko gdzie mam się dostać w takim razie? Ciekawe, czy w ogóle nam się uda. Ale spróbujemy. Mamy jeszcze minutę czasu. Ta walka trwała zbyt długo, zdecydowanie. Chyba nam się udało. Trzeba było się przebić przez nich. Super. W takim razie zadanie wykonane. Okej. Okay. I gdzie teraz? Jakie mamy zadania? Wyścig z czasem, suweren, Noveria, śmierć matki, misja ukończona, udało ci poznać matkę i wyeliminować Rakni w ultralabach. Opuść stację szczelinową za pomocą kolejki pasażerskiej, która posłuży ci do przybycia. Super, w takim razie już tutaj nic nie mamy do roboty. Jeszcze się uleczę na wszelki wypadek. Troszeczkę. I zasuwamy do kolejki, moi drodzy. Już tutaj więcej rzeczy do zrobienia, prawdopodobnie już nie ma. Wybiliśmy też strażników, wybiliśmy w ogóle wszystko. Wychodzimy i zostaje nam tylko pogoń za Sarenem. Ciekawe, czy przeniesie mnie od razu. Musimy się spieszyć, komandorze. Moja Benezja powiedziała, że przekazała współrzędne przekaźnika Musarenowi. Może tam już być. Nie możemy za nim lecieć. Przekaźnik jest w systemach Terminusa. Nie lubią tam przymierza. Widm też. To mnie raczej nie powstrzyma. Kanał jest na Ilos. Tam kieruje się Saren. Będę na niego czekać, kiedy tam dotrze. Pewnie na orbicie Ilos jest cała flota Sarena. Nie wylądujemy tam bez wsparcia. Musisz ostrzec Radę. Potrzebna nam flota. To nasza jedyna nadzieja. Raczej nie będzie nam potrzebna. Załoga, spocznij. Joker, powiadom Radę. No masz. Powiedz im wszystko. Tak jest, komandorze. Okej, okay. I mamy wykonane zadanie. Świetnie. Możemy w takim razie udać się... I myślę, że będziemy tutaj już z fabułę kończyć Mass Effecta. Co ja bym jeszcze chciał? Chciałbym zejść na chwilę na dół i zobaczyć te nowe zabawki i przede wszystkim pogadać z Wreksem. Jeżeli zadania są od naszych postaci tutaj kompanów, no to jest chyba najlepszy moment do tego, by nimi się zająć. Choć nie jestem pewien, bo wiem, że w drugiej części na pewno są. Tutaj nie jestem tego do końca pewien. Pogadamy z nimi. Najpierw zajrzymy do sklepu. Szukacie zaopatrzenia, komandorze? Jasne. Zobaczmy, co masz. No pewnie, komandorze. Na tym poziomie powinien być naprawdę mocne rzeczy. Strzelba, sokół. Wow, nieźle. Ciężki pancerz, Krogani, 76. No to na pewno będzie lepsze w takim razie od mojego. Dobra, mamy aktualnie ponad 3 miliony, więc tak, jeszcze to sobie sprzedamy, wulframowe piątki fragmentujące sprzedajemy, przedłużenie lufy sprzedajemy, wulframowe szóstki zostaną, kriogeniczne, zapalające, sprzedajemy, wulframowe ósemki, zapalające
Wufor kinetyczny, egzoszkielet, plot Tesli. Świetnie, wulframówki niech nam zostaną tylko. I możemy teraz kupić rzeczy. Na pewno kupimy ciężki pancerz dla Kroganina. Strzelbę dla niego również byśmy kupili. To jest 336 obrażeń. Masakryczne wręcz obrażenie. Na pewno nie ma go, nie ma lepszej. Jeszcze na wszelki wypadek zrobię sobie tak. Save all, zapis ukończony. Szukacie zaopatrzenia? Zobaczmy co. No pewnie, komandorze. Więc tak, tu akceptujemy, kupimy to. Kupimy też kolosa dla niego. Karabin. Snajperski, lepszy, lekki pancerz kuariański, strzelba. Karabin snajperski, jaki mamy? A, nic ciekawego, pistolet. Karabin szturmowy. Mamy taki. Karabin snajperski moglibyśmy sobie taki kupić, ale też mamy bardzo mocny. Ciężki pancerz człowiek. Nic więcej w takim razie tutaj nie będziemy mieć, ale Wrexa ulepszymy mocno. Dobra, gdzie jest szafka Wrexa? Okej, okay. Broń. Jak widzicie, strzelbę to teraz będzie miał potężną. Ma jedna z to już jedna z najlepszych w grze. I pancerz dużo lepszy. Kolosa dostaje. Świetny design i kolor. Bardzo mi się podoba. Dobra, pogadajmy z nim. Komandorze, na Wirmirze wszystko się popierdoliło, ale szanuję kurwa twój wybór. Tego właśnie oczekuję od mojej załogi. Oby kurwa było warto. Ten pojeb Saren musi zapłacić za to, co zrobił. Nieważne, ile będzie mnie to kosztować. Dorwę go i zabiję. I tak ma kurwa być. Na razie, Wrex. Shepard? Coś jeszcze mi powiesz? Shepard, mogę ci jakoś pomóc? Pytanie osobiste. Opowiesz mi o sobie, Wrex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać bajeczek, idź pogadać z Quarianką. No proszę cię, nie zachowuj się tak. Chociaż coś krótkiego. Wy, Kroganie, żyjecie bardzo długo. Nic ciekawego nie utkwiło ci w pamięci? Wiesz, kiedyś jebani Turianie wybili prawie całą moją rasę. Po prostu zajebiście. Niewielkie rzeczy. Tak samo było z ludźmi, ale stawiliśmy im czoło. Nie to samo, kurwa. Oczywiście, że to samo. Według mnie raczej to samo. Czy twoich ziomków też zarazili jakąś pierdoloną genetyczną mutacją? Mutacją, która sprawia, że z tysiąca dzieci tylko kilka przeżywa jebany poród? I to właśnie rozpierdala cały twój gatunek. I co z tego? Wciąż tu jesteście, więc nie może być aż tak źle. Wiedziałem, że nie zakumasz, Shepard, ale nie porównuj ludzi do Krogan. Dobrze radzę. Będziemy dalej drążyć? Chciałem tylko porozmawiać. Nie miałem zamiaru wyprowadzić cię z równowagi. Twoje pieprzenie nie wyprowadzi mnie z równowagi, Shepard. A jeśli chodzi o Krogan, to już dawno ich skreśliłem. Zarazili nas genofagium, ale to nie ono nas zabija. Co możesz mi powiedzieć o tym genofagium? Zagadaj do Salarian. To oni je zmajstrowali. Wiem tylko tyle. Przez genofagium nie możemy się rozmnażać. Dzieciaki umierają podczas porodu. Kurwa, czasem dużo wcześniej. Wszyscy Kroganie są zakażeni. Co do kurwa jednego. I nikt nie szuka leku. Jak to? Dlaczego Kroganie nie próbują znaleźć leku? Ja pierdolę, a znasz jakiegoś krogańskiego naukowca? Gdy zapytasz Kroganina, czy woli znaleźć lek, czy się napierdalać w barze, powie, że woli się napierdalać. Tacy jesteśmy, Shepard. Nie potrafię tego zmienić. Nikt, kurwa, nie potrafi. Czy twoja rasa naprawdę umiera? No na pewno nie rośniemy w siłę. Jesteśmy zbyt rozproszeni. Nikt nie chce zostać w naszym systemie. Wiele gatunków opuściło rodzinne strony i dobrze im się wiedzie. Ale oni wyruszyliby kolonizować inne światy. A my nie jesteśmy, kurwa, osadnikami, tylko wojownikami. Chcemy się napierdalać. Więc wyjeżdżamy. Walczymy jako najemnicy. I większość z nas nigdy nie wraca do domu. Czyli nie ma quest, nie ma co się tym przejmować za bardzo. Tak możemy tutaj nawet trochę doświadczenia otrzymać za... pewne tam szperanie w fabule, ale... Nie będziemy tego robić.
Zmierzamy aktualnie do stacji Mu, a raczej na tą planetę Illidium, jak to się tam nazywało, nie pamiętam już dokładnie. Myślę, że dość już questów wykonaliśmy. Który mamy w ogóle poziom? Mamy 41 poziom, Boże drogi. Po prostu masakrycznie dużo. Więc sądzę, że myślę, że będziemy pchali tę grę do końca już. Przekazałem raport do Cytadeli, komandorze. Potwierdzili wysłanie posiłków. Ambasador Udina chce, byśmy zameldowali się w Cytadeli. Rada zbiera floty, aby rozprawić się z Sarenem i jego getami. Najwyższy czas. Nie śpieszyło im się. Wracamy na Cytadelę, Joker. Chcę, aby Normandia była na czele tej floty. Tak jest, sir. Czyli jednak na Cytadelę. Okej. Dobra robota, Shepard. Dzięki tobie Rada podjęła w końcu jakieś kroki przeciwko Sarenowi. Ambasador ma rację. Jeśli Saren jest na tyle głupi, by zaatakować Cytadelę, będziemy przygotowani na jego przybycie. Wszystkie przekaźniki masy łączące przestrzeń Cytadeli z systemami Terminusa są monitorowane. I to wszystko? Sądzicie, że blokada go powstrzyma? Jest w tej chwili na Ilos, szuka tam kanału. Co zamierzacie w tej sprawie zrobić? Na Ilos można dotrzeć tylko poprzez przekaźnik Mu, komandorze. Jeśli wyślemy tam flotę, czeka nas wojna na pełną skalę. Teraz czas na dyskretne działania, komandorze. Zaskoczenie jest atutem Sarena. Zdemaskowany nie stanowi zagrożenia. Już po wszystkim. A co ze żniwiarzami? Prawdziwym zagrożeniem jest suweren. Saren jest tylko sługusem. Nikt nie widział żniwiarzy. Wy znacie ich jedynie z wizji. Nie dokonamy inwazji na systemy Terminusa z powodu jakiegoś snu. A kanał? To kanał jest największym zagrożeniem. Nie zapominajcie o tym. Saren jest mistrzem manipulacji. Kanał ma tylko odwrócić uwagę od jego prawdziwego planu. Ataku na Cytadelę. Typowi politycy. Jeden statek wchodzący na obszar systemów Terminusa nie wywoła przecież wojny. Będę działać dyskretnie. Odpalenie ładunku nuklearnego na Wirmirze trudno nazwać dyskrecją. Wasz styl, komandorze, sprawdził się w trawersie. Jednak w przypadku Ilos potrzebna będzie większa doza dyplomacji. Sytuacja jest opanowana. Raczej nie. Jeśli Saren znajdzie kanał, jesteśmy udupieni. Musimy lecieć na Ilos. Odnoszę wrażenie, że komandor Shepard łatwo się nie podda, ambasadorze. Shepard, to sprawa polityczna. Nie powiem, dzięki tobie ludzkość zyskała bardzo wiele, ale zaczynasz sprawiać coraz więcej problemów. Ty chuju, sprzedałeś nas. Od polityka, komandorze. Wykonaliście swoje zadanie, teraz moja kolej. Zablokowaliśmy podstawowe systemy Normandii. Jesteście uziemieni. Do odwołania. Sukinsyn? Nie pozwolę sobie wbić noża w plecy, Udina. Nie pozwolę. Czas na was, komandorze. To już nie wasza sprawa. Rada przejmuje inicjatywę. Z moją pomocą, ma się rozumieć. Czyli zostaliśmy uziemieni? Nie wydaje mi się. Komandorze, mam wiadomość od kapitana Andersona. Co to za wiadomość? Czego chciał? Żeby się z nim spotkać w klubie Flux. Więc tak, bierzemy oczywiście Wrexa i Garusa. Zaakceptuj oddział. Trwa dekompresja. Renegat plus 2, świetnie. Zapisano, oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. No dobra, więc uniemożliwiono nam pościg za Sarenem. Nie chcą sprowokować, boją się wojny z systemami. Jak się one nazywały? Teraz Trawersem. W Trawersie są Batarianie i kilka innych ras. Oni też tworzą jakąś tam koalicję, więc może być to bardzo, bardzo groźne. Ale tutaj, moi drodzy, podziękuję wam za uwagę już i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie pójdziemy spotkać się z kapitanem Andersonem. Hejpa, zobaczymy, czy coś wymyśli.